Witam w kolejnym odcinku naszego, można powiedzieć, cyklu. Porozmawiamy sobie troszeczkę o siarkowodorze i o właściwościach tego gazu, więc się dzisiaj trochę przygotowałem. Proszę Państwa, jeżeli mamy reakcję typu sól-sól, no to lubią się strącać osady, tak? Jeżeli jedną z soli jest siarczek, jakiś rozpuszczalny siarczek typu na przykład siarczek potasu, to akurat mam roztwór, no to lubi się strącać osad, tak? No weźmy sobie dla przykładu. Mamy sobie roztwór azotanu srebra. Dodamy troszkę siarczku potasu. No i zaczyna nam się strącać osad. A chyba dałem trochę za dużo. No to damy. No to też oczywiście zależy od ilości. Bo siarczki lubią się rozpuszczać też w nadmiarze siarczków, tak? No dobrze, strącił nam się osad, który będzie sobie ciemniał. O, i tak aż dojdzie ostatecznie do czarnej barwy. Kolor też zależy, prawda, od warunków strącenia, ponieważ osady sobie przechodzą w coraz bardziej krystaliczną formę, no to ten kolor się w trakcie zmienia. No dobrze, zostawimy to na chwilkę i niech tu sobie tutaj, prawda, dochodzi. A teraz siarkowodór. No jak zrobić siarkowodór, po pierwsze? No moglibyśmy potraktować ten siarczek jakimś mocniejszym kwasem i wyprzeć ten siarkowodór, ale my sobie zrobimy w sposób dosyć ciekawszy. Tutaj cały czas oczywiście ciemnieje. My sobie zrobimy to w sposób trochę ciekawszy. Siarkowodór można otrzymać w reakcji węglowodorów, typu na przykład tu mam parafinę w postaci wosku parafinowego. Węglowodorów, prawda, i reakcja po prostu tych węglowodorów z siarką. O, tu mam takie sobie granulki i wsypiemy sobie to do kolby. Jeszcze trochę, żeby nie było. Dobra. A teraz do tej kolby po prostu dosypiamy siarki, no i zobaczymy, co się będzie dziać. Teraz oczywiście siarka. Siarka, jak siarka, wiadomo, jest żółta. No to wsypiamy tam troszkę siarki. Żeby sobie tu nie natruszyć za bardzo do tej czaszy. Ok. Myślę, że to nam wystarczy. I teraz będziemy to ogrzewać. Zrobię tutaj taką małą właśnie wytwornicę. Tu sobie teraz to ładnie opuścimy. Ta czasza już grzeje, po to, żebyśmy nie czekali wieki. No to już wcześniej włączyłem na maksymalne grzanie, dlatego że potrzebujemy dość wysokiej temperatury mimo wszystko. Teraz oczywiście chwilkę poczekamy. Ten gaz, który się zaraz zacznie wydzielać, będziemy przepuszczać jeszcze przez tę płuczkę, która nam będzie to wszystko chłodzić, a chodzi o to, tu jest taka płuczka z wodą, mieszanką wody z acetonem, wychłodzone suchym lodem dodatkowo, bo chodzi też o to, żeby po prostu pary siarki, które nam przejdą, zatrzymać w jak największym stopniu w tej puszce, żeby nam nie zakłócały w wyniku doświadczenia. Przygotuję tu już może probówkę z wodą destylowaną, bo będziemy ten gaz przepuszczać też przez wodę. Będziemy przepuszczać ten gaz przez wodę. Tu się już zaczyna w kolbie powoli coś dziać. Siarka się topi. Zaraz się stopi wosk, no i zacznie nam się wydzielać gaz. Już tutaj może skieruję to prosto do wody i zaraz zobaczymy, zacznie się ten gaz wydzielać. Oczywiście jeszcze to chwileczkę potrwa. O, już widać, że jakiś bąbelek zaczyna iść. Oczywiście to jeszcze nie będzie najpierw siarkowodór, bo ten siarkowodór zacznie nam iść za, mam nadzieję, niecałą minutę, żeby ten filmik nie trwał strasznie długo, ale zaraz, mam nadzieję, zacznie przechodzić. No to jeszcze chwilę musimy poczekać. No dobrze, to w międzyczasie może, żeby już nie przedłużać, rozlejemy sobie do pierwszej probówki troszkę azotanu ołowiu, a może tyle. Do drugiej sobie damy na przykład, tu mamy co? Siarczan miedzi. Dobra.
A do trzeciej tu mamy jeszcze chlorek wapnia. No to też sobie dodamy tego chlorku wapnia. Czyli ołów, miedź, wapń. Tu już sobie powoli bąbelkuję zaraz. O, proszę zobaczyć, zaczyna się coś dziać. Siarka zaczyna sobie biec reakcja. No i zaraz się doczekamy, prawda, coraz mocniejszego strumienia siarkowodoru. Siarkowodór częściowo się rozpuszcza w wodzie, tworząc tak zwany kwas siarkowodorowy. Jest to oczywiście kwas bardzo słaby. O, proszę zwrócić uwagę, zaczyna się siarkowodór wydzielać. Ta barwa jest może nie do końca adekwatna, dlatego że być może ślady jakiejś siarki przechodzą, nie zdążą się skondensować wszystkie w tej płuczce, wobec czego, chociaż coś jak widzę, się w niej zaczyna zatrzymywać. Chociaż, no dobrze, to może sprawdzimy już od razu od czym. Jaki wskaże tutaj ta... Oczywiście dlatego też pracujemy pod wyciągiem, no bo siarkowodór jest, prawda, trujący. To zmętnienie pochodzi właśnie od tego sobie... O! A tutaj skierujemy strumień do... Proszę zobaczyć, jak się nam to pięknie kolor zmienił. pH tutaj wynosi, no, około 4. Około 4, czyli zakwasiliśmy wodę. Tutaj mamy roztwór błękitu bromotymolowego i proszę zwrócić uwagę, że on także się odbarwił. Zrobimy to doświadczenie jeszcze raz. Tu mamy bardziej stężony roztwór. O, błękit bromotymolowy w rozcieńczeniu odpowiednim w wodzie jest błękitny. Teraz może się wydaje taki bardziej fioletowy niż błękitny, o, ale teraz proszę zwrócić uwagę, jest. Jeszcze raz damy sobie tutaj i proszę zwrócić uwagę, o, odbarwił się, gdyż błękit bromofenolowy jest wskaźnikiem pH. Gdzie my go tutaj mamy? Przepraszam, to jest błękit tutaj, bromokrezolowy. Jak widać, on się staje zielony przy pH około 4. No i mamy dokładnie tę sytuację tutaj. Po prostu żeśmy zakwasili, więc z takiego ładnego niebieskiego stał się po prostu zielony, częściowo przechodzący w żółty. No dobrze, a co się stanie, jeśli ten strumień siarkowodoru, a proszę zobaczyć, ile tej siarki, jak ta siarka się tutaj kondensuje w tym. Także trochę tej siarki nam niestety tutaj też przechodzi, no ale już trudno. O! Nawet nie musiałem dotykać. Proszę zobaczyć, co się stało. Nawet nie musiałem dotykać, żeby powstał osad tutaj od razu na ściankach. Proszę zobaczyć, siarczek ołowiu. Jaki piękny czarny. No to może to sobie stłuczemy. Może to sobie spłuczemy i będzie wszystkim wygodniej. O. W miarę to spłukałem. Zobaczmy siarczan miedzi. Również czarny osad. Dobrze. Zmienimy może tę końcówkę na coś czystego. I zobaczmy, co będzie w chlorku wapnia. No tutaj osad póki co się nie strąca. Ale chwilę to potrwa, zobaczymy, może coś jednak będzie. Oczywiście wynik jest trochę zafałszowany, bo robi się to mętne, prawda, z powodu tych par siarki, które się przedostały i jednak trochę zakłócają wynik. No ale zobaczmy, jak to w ogóle jest, że strącił się osad, skoro H2S jest słabym kwasem. No to rozpiszemy to sobie. Siarkowodór jest bardzo słabym kwasem, a jednak w soli z mocnym kwasem dał nam osad. Jakim cudem, może już to sobie powoli wyłączymy, jakim cudem ta reakcja zaszła? No dzisiaj mam pisek już gotowy, taki, który na pewno się nie wypisze w trakcie, więc sobie zobaczymy. No zobaczmy, na przykład weźmy PbNO3-2 plus H2S daje nam PbS plus 2HNO3. Tak to wygląda cząsteczkowo, tak? Siarczek ołowiu oczywiście jest trudno rozpuszczalny i oczywiście występuje osad w równowadze z roztworem. W tym roztworze oczywiście on występuje w równowadze i on ołowiu występuje z siarczkiem. Siarkowodór oczywiście wiadomo, że dysocjuje na HS- i dalej na S2-.
Pomiędzy dwoma kwasami zawsze się ustala równowaga. I teraz, jeśli stężenie, równowagowe stężenie w tym kwasie, w tym roztworze siarczku, jonu siarczkowego, przewyższa iloczyn rozpuszczalności tego związku, to ten osad mimo wszystko się strąci. I mimo, że kwasowość środowiska rośnie, no bo powstaje w tej reakcji mocny kwas, to niestety, ale strąca się osad. Istnieje grupa siarczków odporna na dość mocno kwaśne środowisko w związku z bardzo niskim iloczynem rozpuszczalności. Ale proszę zobaczyć, co się stanie, jak dolejemy tutaj mocnego kwasu. O, jeszcze to może na chwilę włączę, bo jeszcze się za chwilkę ten siarkowodór może przydać. No dobrze, dolejmy mocnego kwasu do tego związku siarczku ołowiu, znaczy się. Proszę, osad przechodzi w biały. Siarczek ołowiu jest biały i też jest trudno, znaczy może nie tak całkiem trudno rozpuszczalny, ale generalnie strąca nam się osad biały. No to dolejmy tutaj do tego siarczku miedzi. O, proszę popatrzeć, również osad ulega roztworzeniu. Może jeszcze nie cały, ale zaraz tu dolejemy troszkę więcej. Oczywiście to musi chwilkę potrwać. To, co się nie rozpuści, będzie prawdopodobnie siarką, czystą siarką pierwiastkową, czyli po prostu S. No dobra, wstrząśniemy tym troszkę. Generalnie widać, że mamy tutaj roztwór teraz o barwie takiej zielonkawej, pochodzący od chlorku miedzi. No dobrze. Czy ten siarkowodór nam się tu jeszcze wydziela? To trochę powoli, ale poczekamy jeszcze chwilkę. Zaraz oczywiście jeszcze sobie zapiszemy tę reakcję, która nam tu zachodzi, bo nie będzie takiej sytuacji, że mówię tutaj o czymś, a nie pokazuję, prawda, jaka to jest reakcja. Tu się znowu nam kolba rozgrzewa, więc zaczyna zachodzić reakcja. O tej reakcji w kolbie zaraz, jak to jak mówię, jeszcze porozmawiamy. No, ten strumień się robi coraz mocniejszy, więc jeszcze sekundka. Ta reakcja może już zapiszę, a jeszcze pokażę jedno doświadczenie z tym gazem. Mianowicie mamy sobie taką reakcję, że CN H2N plus 2 plus S daje nam H2S plus C. Dlatego zawartość tej kolby czernieje, bo się po prostu wydziela tam węgiel. Powstaje też siarkowodór. No w jakiej ilości? To oczywiście tutaj będziemy mieć N plus 1 siarkowodoru, tak? Dobrze mówię? N plus 1 tego siarkowodoru. Muszę zwrócić uwagę, że to jest nic innego jak analogia do reakcji spalania węglowodorów, tak? Jeżeli byśmy mieli na przykład CN H2N plus 2 plus O2, też nam daje, może dać H2O plus C. To jest analogia, przecież siarka i tlen są w tej samej grupie układu okresowego. Siarka tak naprawdę też nie jest w budowie atomowej, bo siarka może tworzyć cząsteczki S8, może tworzyć S2, zwłaszcza w wysokich temperaturach. S2 to jest analog do tlenu. A pierwiastki tej samej grupy mają podobne właściwości. No zobaczmy, jak ten siarkowodór się tu teraz wydziela. Może trudno to nazwać intensywnym wydzielaniem, ale może wystarczy. Siarkowodór można zapalić. Spróbujemy to zrobić. Mam nadzieję, że się uda. O! Chwileczkę, proszę tu może bliżej. Widać taki płomyczek. O, właśnie. No. Widać taki płomień. Teraz, jeżeli ja wezmę sobie jakąś zimną probówkę, może taką, spróbujemy to zrobić jeszcze raz. Mam nadzieję, że mi się uda. A jak nie, to trudno. Albo może ty, Kinga, jedną ręką chycisz tę probówkę, a ja spróbuję to zapalić, a ty przyłożysz tę probówkę do płomienia. No tutaj tylko tą końcówką, tym dnem. O, właśnie. No. O. Jeszcze chwilka. Noż, idź. No, za mały już troszkę. O. Strumienie, ale chciałem pokazać Jedną rzecz chciałem pokazać, ale jej teraz może nie pokażę, bo to za mały strumień już jest w tej chwili, ale chciałem pokazać, że siarkowodór spala się na powietrzu do
H2S oczywiście, plus O2 spala się normalnie na powietrzu do SO2 plus H2O. Ale on się utlenia oczywiście stopniowo. Jeżeli może się też spalić w taki sposób, że powstanie nam, oczywiście zbilansować to sobie już każdy zbilansuje, ja już tego tutaj nie będę robił, żeby nie tracić czasu, może być też S plus H2O, tak? To też jest analogia jakaś do takiego spalania. Wobec czego tę siarkę można wykryć, wystarczy tam przyłożyć coś zimnego, chwilę poczekać i się pojawia żółty nalot właśnie pochodzący od siarki. No dobrze, to w takim razie może dziękuję za uwagę, jeszcze zobaczymy na ten siarczek.